Ogród to nie tylko dziobanie haczką i koszenie trawnika, ale przede wszystkim relaks. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak przerobić stary hamak na mega wygodny podwieszany fotel. Najpierw przycinam aluminiową rurkę na długość 80 cm. Następnie nakładam na nią końcówki hamaka i reguluję wysokość oparcia. Teraz przeciągam mocną linę i całość wieszam. Pamiętajcie, aby starannie przywiązać Wasz fotel. Pozostało już tylko do środka włożyć poduchę i gotowe. Ten fotel jest tak wygodny, że mogłabym z niego nie wychodzić. Poza tym możecie go podwiesić dosłownie wszędzie. Pod drzewem, na balkonie lub tak jak ja na przydomowym tarasie. Spróbujcie same.